Ministerstwo Pracy, y, Polityki Społecznej, Rodziny, różne ma nazwy, ten, 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 ten departament części polskiego rządu, y, ma taki spis zawodów. Mamy w nim bardzo różne zawody, mamy zawód, nie wiem, hydraulika i lekarza, mamy psychologa, y, ale co ciekawe, mamy zawód także wróżki, co może niektórych zastanawiać i dziwić. Ale o ile dobrze pamiętam, w tym spisie zawodów nie mamy takiego zawodu jak bioetyk. Y, czy istnieje w ogóle coś takiego, jak zawód bioetyka? Czasami studenci, z którymi pracuję, Studenci, którzy studiują na przykład biotechnologię czy kierunek lekarski, zastanawiają się, czy istnieje w ogóle coś takiego, jak zawód bioetyka, czyli kogoś, kto profesjonalnie zajmując się bioetyką podejmuje jakieś działanie. I dlatego dzisiaj chciałbym się zatrzymać na chwilkę na tym temacie, ponieważ okazuje się, że gdy skupimy się troszeczkę bardziej i zatrzymamy się na tym temacie, możemy odnaleźć tak naprawdę wiele pozytywnych odpowiedzi dotyczących właśnie tego iż obecnie także w Polsce obserwujemy istnienie takiego zawodu jak zawód bioetyka. By wykonywać jakiś zawód, konieczne jest kształcenie. W Polsce przez szereg lat, naprawdę kilkanaście lat to już trwa, były różnego rodzaju studia podyplomowe, które kształciły bioetyków, specjalistów w zakresie bioetyki i prawa medycznego. Były także za, takie uczelnie, na przykład Uniwersytet Medyczny w Łodzi, obecnie jest to także Wydział, wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, które kształciły magistrów w zakresie bioetyki. Ale gdy popatrzymy na przykład na informacje na zachodzie, czyli głównie w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, okazuje się, że jest mnóstwo uczelni, które kształcą nie tylko magistrów bioetyki, ale także doktorów nauk w zakresie nauk, nauk medycznych, w, w specjalności bioetyka. Czy te osoby tak naprawdę zasilają grono bezrobotnych ekspertów z tytułem magistra? No, w Stanach Zjednoczonych okazuje się, że nie. Sam, będąc niegdyś za oceanem, miałem kontakt z kolegą, który pracuje w, w, w jednym z, z departamentów, teksańskiego senatu, lokalnego stanowego teksasu, yy, yy, senatu i zajmuje się tak naprawdę opiniowaniem i yy, sporządzaniem ekspertyz etycznych i bioetycznych w związku z pojawieniem się kolejnych projektów, np. ustaw albo aktów prawnych. Podobne działanie podejmowane jest od szeregu już lat na terenie Unii Europejskiej. Obecnie w Unii Europejskiej, na terenie Unii Europejskiej nie ma możliwości przeprowadzenia badań naukowych z obszaru bioetyki, biobiologii, yy, nauk medycznych czy, czy na przykład genetyki bez zaopiniowania tego, tego typu projektów, z perspektywy właśnie bioetycznej. Nie ma takiej możliwości, by pojawił się projekt także na terenie Polski, na terenie polskich uczelni, nie tylko medycznych, ale jak się okazuje także uczelni, które nie mają charakteru medycznego, ale mają w swoim obszarze takie kierunki jak psychologia. Socjologia czy pedagogika. Nie ma możliwości przeprowadzenia badań z konkretnymi osobami na poziomie np. Na studiów magisterskich bez zaopiniowania tego typu działań przez lokalną komisję etyczną albo lokalną uczelnianą komisję bioetyczną. Widzimy, że mamy tutaj po kolei takie komisje, które zajmują się różnego rodzaju badaniami w Polsce, natomiast w Polsce widzimy, że ten zawód bioetyka na razie w jakiś sposób się. Nie, 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 nie wybił na pewną autonomię. Widzimy to już na terenie wspomnianych przeze mnie Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy mnóstwo co pewien czas pojawiających się ofert pracy, gdzie mówimy o doradcy etycznym, o doradcy bioetycznym. I to jest chyba najbardziej ciekawa rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, ponieważ okazuje się, że w ramach tych ofert pracy lokalne szpitale stanowe. Jakieś miejskie szpitale w Stanach Zjednoczonych poszukują specjalistów, którzy zajmują się tak naprawdę etyką kliniczną. Zajmują się czymś, co byśmy nazwali pewnym konsultingiem etycznym. Nie jest to konsulting etyczny, jak powiedziałem, na przykład na terenie Unii Europejskiej, gdzie opiniuje się i analizuje się pewne projekty, na przykład grantów, które przewidują na przykład badanie na komórkach, czy badanie na, na, na narządach, czy badanie na ludziach, czy badanie na zwierzętach. Tak, tutaj wiedza bioetyczna jest bardzo ważna i potrzebna, ale mówimy tutaj tak naprawdę o czymś zupełnie innym: o spotkaniu z żywym, konkretnym człowiekiem. Z człowiekiem, który na przykład jest osobą, e, która dowiaduje się tak naprawdę o wadzie jakiejś śmiertelnej. O o etykach, którzy zajmują się na przykład pomocą w rozmowie z rodzicami, którzy dowiadują się o tym, że ich dziecko będzie umierać, albo o bioetykach, którzy zajmują się rozmową z rodzicami, którym lekarz przekazuje informacje dotyczące charakteru operacji, jaka będzie mieć miejsce. Więcej pojawiają się na przykład diagnozy z obszaru genetyki, gdzie bioetyk jest tym, który tak naprawdę tłumaczy pewnego rodzaju skomplikowany język etyczny, medyczny, na tak naprawdę pewien bliższy człowiekowi język etyczny. Mówimy także o sytuacjach, które kiedyś opowiadaliśmy o tym w blogu w bioetycznym, określi może imianem pewnej mediacji medycznej, a więc mamy sytuację, gdzie umiera dziecko, umiera Starszy człowiek. I tak naprawdę my nie wiemy na przykład, jaka będzie dalsza perspektywa tej sytuacji. Konieczne jest krok po kroku zakomunikowanie bliskim tego człowieka, jak dalej ta sytuacja będzie wyglądać, albo rozmowa na przykład na temat przekazania narządów i organów do transplantacji. Mnóstwo jest takich sytuacji, gdzie owi etycy kliniczni na Terenie Stanów Zjednoczonych biorą udział razem z lekarzami w rozmowie tak naprawdę z pewnymi grupami osób, które z racji na przykład braku informacji, a wyniki badań bardzo jasno wskazują na to, że pewna złość, agresja i Ilustracja rodzi się właśnie tam, gdzie nie ma rzetelnej informacji. Ale informacja nie może być przekazana tylko w sposób profesjonalny, rzetelny, oparty na jakichś nie wiadomo jakich nomenklaturach i, 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 i sformułowaniach. Ta wiedza musi być przekazana w sposób logiczny, jasny, spójny, ale przede wszystkim zrozumiały dla mojego odbiorcy. Etycy kliniczni, właśnie na, na terenie Stanów Zjednoczonych, zajmują się tego typu tematyką. W Europie widzimy bardziej na razie pewnego rodzaju trend związany z zawodem bioetyka, który może wykorzystać swoją wiedzę w szeroko rozumianych komisjach. To są komisje uczelniane, które analizują, Pewne projekty badawcze. To są komisje, które są np. w izbach lekarskich, które także opiniują pewnego rodzaju badania i projekty, które chcą np. lekarze realizować. Brak tego typu opinii skutkować może tym, że dany projekt nie będzie nigdy realizowany. Mówimy w końcu także o komisjach na przykład eksperckich na terenie całego kraju. Mamy w Polsce takie dwie komisje, to jest chociażby Komitet Bioetyczny przy prezydium Ban Pan Polskiej Akademii Nauk, czy też Zespół Ekspertów Bioetycznych Komisji Konferencji Episkopatu Polski, które wydają co pewien czas pewne stanowiska, pewne nieobowiązujące nikogo, ale jednocześnie będące pewnymi drogowskazami pewne standardy etyczne i bioetyczne postępowania w szeroko rozumianej biomedycynie. Czy zawód bioetyka w Polsce będzie zawodem intratnym i, i, i poważnym? Tego nie wiem. Bioetyką zajmuje się od 2000. 7 roku i pamiętam pierwszą moją rozmowę z moim kolegą profesorem biotechnologii, który mówił, że nie ma czegoś takiego jak zawód bioetyka. Mamy obecnie 2024 rok, e, 2023 rok o, pojawiły się u mnie jakieś problemy e, i e, w 2023 roku my na razie nie mamy czegoś takiego jak profesjonalne kształcenie na przykład ekspertów z zakresu bioetyki klinicznej. Kto wie, być może tak się stanie. E, mam nadzieję, że nasz vlog Troszeczkę w tym pomoże, bo patrząc na efekty pracy biotyków klinicznych w Stanach Zjednoczonych, widzimy, że one naprawdę mają bardzo duże znaczenie i przede wszystkim są po prostu pozytywne.